Cześć! Tym razem wybraliśmy się do Azji Południowo-Wschodniej. Jest to nasz kolejny wyjazd i na naszej liście znalazły się Tajlandia, Wietnam, Laos i Nepal. W czasie naszego dwumiesięcznego wyjazdu nagraliśmy mnóstwo materiału, na którym można będzie zobaczyć lokalne środki komunikacji, ludzi, jedzenie, a także po prostu przebieg naszego całego wyjazdu i jak to można będzie zaplanować. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, zapraszam do oglądania tego odcinka. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty. Cześć robaczki, witam was z kolejnego dnia naszego wyjazdu do Azji. Mamy 26 lutego 2020 rok, jest godzina 10 rano, jesteśmy w Bangkoku. Jesteśmy na północnych regionach Bangkoku, blisko lotnisko Don Mueang, tak się nazywa też dzielnica. I teraz zmierzamy właśnie na to lotnisko, bo mamy przelot dzisiaj do Katmandu, do Nepalu. Lot ma zająć 3 godziny 45 minut, tam jest dziwna strefa czasu w ogóle w Nepalu. Bo różnica między czasem londyńskim jest 5 godzin 45 minut. Nie jak zawsze, jak standardowe godziny, a jakoś 45 minut mi wpadło. Więc generalnie lecimy linią lotniczą Thai Lion Air. To jest coś taki, taka linia lotnicza z tych tańszych. Coś Ryanair, Wizz Air. Nigdy jeszcze nie lataliśmy, mają opóźnienie, nie mają za dobrych opinii. W przeciwieństwie do Air Asia, którą wczoraj lecieliśmy, ona jest super. A ten już nie ma takich dobrych opinii, no ale na ten właśnie, na tą linię lotniczą udało mi się kupić dostanie bilety. 490 funtów kosztowały za dwie osoby w obie strony. Także opuszczamy Bangkok. Byliśmy tu bardzo krótko w sumie, tak naprawdę jedną noc. I później będziemy teraz do 8 marca w Nepalu. To jest terminal. Zobaczcie, jest taki długi bardzo. Jest dosyć spore to lotnisko, ale obsługuje te loty bardziej azjatyckie. Ja Australia, Oceania, te kierunki. Zobaczcie, jaki autobus odjechany. No przeszliśmy wszystkie odprawy. 10.40 jest, więc bardzo szybko wszystko sprawnie tutaj idzie na tym lotnisku. Tak samo jak wczoraj przylecieliśmy, bardzo sprawnie poszło. Mam nadzieję, że się nie spóźnił, bo patrzyłem historycznie, było wczoraj o czasie wyleciał, ale przedwczoraj półtorej godziny się spóźnił. Także różnie to z tym może być. Ochrona tutaj na tym lotnisku taka konkretna w sumie jest. A ci, co się ubierali w płaszcze, to dopiero. No i chciałem powiedzieć, że w ogóle 11.30 jest, czyli wylecimy normalnie o czasie. Wow, jestem w szoku. No i tam wehikułem w Tajlandii zarejestrowany. 737-900ER. Zobaczcie, jaki tu ruch w ogóle się jest. Samolot za samolotem startuje, bo są dwa pasy. Jeden do lądowania, rozumiem, drugi do startu. Są same Air Asia na razie. Tak, 2A. Słuchajcie, zobaczcie, Roman Cwaniak, nie? Jakie miejsce ma, fajne. Okna, 2, 3 nawet do dyspozycji. Miejsca na nogi to tyle, że hu. To jak jest pusty samolot, bardzo mało ludzi jest. No to lecimy. Niezła dymka jest nad miastem, więc smog, może i smog. No tu jakiś kompleks, a tu są świątynie chyba w centrum miasta, chociaż nie. Co jest? Tu nie byliśmy. Słuchajcie, zaczęliśmy schodzenie i właśnie nas pan pilot pocieszył albo przestraszył. Bo się okazuje, że w Katmandu jest tylko 12 stopni, a my jesteśmy, zobaczcie,
krótkie spodenki, Kasia na bosaka. Skiety, klapki. Będą skiety, klapki zaraz w tym, na lotnisku, co? Przebieranko. A zaraz zmarzniesz. Fajne są te chmury, ale niestety gór nie widać. Tak myślałem, że z tej strony też jak będziemy podchodzić, to że coś zobaczę, ale niestety nie ma nic. To mi się podoba. Piękne krajobrazy. Fajnie to wygląda. Ale czad. Słyszałem o tym, że w Katmandu jest duży problem ze smogiem. Ciekawe jak to będzie. Wszystkie takie same domki. Faktycznie chyba to jest smog, co widać, taka biała pierzynka. No, tutaj widzę, oho, jakie sterty góry śmieci. O Jezu, jaka dzicz tu będzie. Chyba z Laosem się przeproszę. O Boże. Boże, jaka bieda. Jaki brud. Straszne są te domki. Czy straszne, no takie... Nie wiem nawet jak to opisać je. No to witamy w Nepalu. Buda Air. Buda Air. Okej. Okay. Ktoś tam z tyłu krzyczał. Yes, yes. Jak się cieszę, że wylądowaliśmy. Nie, że ja się nie cieszę. A ci co, wirusa rozwożą? Nabijam się troszeczkę. No powiem, że jest rzeźko. Witamy w Nepalu, jak to jeszcze raz powiem. Ale... w Bangkoku 36, tutaj 12. To jest różnica. Tu wysadzają. Się idzie. Do takiego, kurde... Do... w moim pojęciu to taki terminal jak, nie wiem, Radomiu. Krajowy, w Radomiu, a tu jest, wiecie, stolica, jakby nie patrzeć kraju, no ale rozumiem, wszystko rozumiem, tylko się nabijam troszeczkę. A dobra, oni skanują w ogóle chyba na ten, na grypę, na przeziębienie, boją się wirusa, żeby im nie przywieźć. Pesymisty są niektórzy, zobaczcie, jak trzyma kamerę na klatce. No słuchajcie, mamy wizy, mamy... Już jesteśmy jakby po odprawach celnych, przeszliśmy, teraz idziemy po bagaże. Wiza kosztowała $30, się płaci... No a co oni tutaj nas sprawdzać będą? W ogóle nie rozumiem, o co chodzi, że tutaj musimy przejść jeszcze jakby sprawdzanie nas. O co biega w ogóle, o co kaman? Wyjście. Tam w ogóle jakieś nas sprawdzali, tam bagaże odebraliśmy. Ale sprawdzali nas w ogóle na wykrywaczu metali. Znowu przychodziliśmy przez bramki, jakbyśmy wylatywali dokądś. Nie zdążyliśmy wyjść, od razu załatwiliśmy sobie taksówkę. Kosztuje 700 rupii, nam hotel zaoferował za 800, więc wziąłem za 700 od razu bez targowania się. I jedziemy, zobaczymy jak to wygląda. No są tacy, wydają się być na pierwszy rzut oka milsi, bardziej uśmiechnięci, bardziej tacy otwarci, komunikatywni. Kasia miała pogadankę już z celnikiem po prostu, moja pani się uśmiechnęła na koniec, uśmiechnęła się, powiedziała ci tam. Ja nie mam żadnych oczekiwań, o welcome to Nepal. Ja nie mam żadnych oczekiwań do tego kraju, bo to było bardziej marzenie Kasi, znaczy marzenie przyjechać Himalaje. No a Himalaje możesz zobaczyć właśnie tutaj, stąd był ten pomysł
stąd pomysł na wyjazd do tego akurat miejsca, bo akurat miały być wcześniej Filipiny, tak właśnie mówiłem, a mogą lecieć takie Filipiny. Słuchajcie, no jeszcze nie ma tu wiosny, trawa żółta jest jeszcze dosyć, policji ile? Tablice rejestracyjne mają zabawne, ale czad. Zobaczcie tablicę, to jeszcze pewnie pokażę nie raz. I są w ogóle, no nie wiem, tacy są otwarci na gadanie, bardzo chętnie chcą gadać. Już chyba z 5 osób nas zaczepiło tam w porcie terminalu, w terminalu. W ogóle witając w Nepalu. Wyjechał, zawrócił. Jakieś takie tam kwadratowe samochodziki są popularne, nie? Generalnie powiedzieliśmy im ten hot, nazwy hotelu i wiozą. No będzie brudno, nie? Zobaczcie, no niestety bieda, aż Laos to naprawdę jest trochę wyżej chyba, trochę bardziej rozwinięty. O, jaki komfort sleeper bus. Piękny. Takim będziemy jechać, mówisz, kochanie? No to super. Bo ja się wzruszam, że tu jestem. Naprawdę. Zależy, czemu się wzruszasz. No to tu jestem w końcu. No, się popłaczę zaraz. Tak. Ale nie w końcu, długo nie czekałeś, zobacz. Ale muszę, to są takie emocje właśnie. Tak bardzo chciałam. Ale super, że się cieszysz. No. Cieszę się, że Cię mogę sprawić taką przyjemność. Super. I że przyjechałem tu dla Ciebie po prostu. Coś tam Pan do nas mówi chyba. I są w ogóle, wyglądają tak hindusko. No, myślę, że tutaj akurat Indie miały bardzo mocne wpływy. Ale trochę się, trochę tak, kurde, no nie wiem, ja nie poruszę taka bieda, niestety. Mi szkoda tych ludzi wszystkich, że tak biednie tu jest. W ogóle tutaj jakieś trendy mody czy coś takiego nie istnieje. Każdy ubiera się po prostu tak jak może, w to co ma, w to co może. Jeździ tym co może. Ma na jakimś Adidas i dzieje się na dole. Macie ten czat. Ja się muszę z tym oswoić w ogóle bardzo mocno. How is your life here in Nepal? You can tell something more, because you know. The government is too dusty here, because the politicians is not living here. The people, the young people, think that they go here to work, like our country, maybe some Europe, maybe Europe. Okay. No jest jaka rzeka. No i właśnie tego się samego obawiają w Indiach, nie? Dlatego tam niechętnie chciałem i chcę jechać. Wjechaliśmy właśnie na dzielnicę Tamil. To jest taka turystyczna, w centrum miasta, turystyczne miejsce. Since the government, you can find the people here, you can see the people, encounter the young people. But if you go somewhere outside of Kathmandu, go inside, it's really hard to see the young people because they left their family, their wife, the children. To, co nam goście poopowiadał, to naprawdę, kurde, się smutno robi. Zarobki są rzędu, nie wiem, $200 miesięcznie. Szpitale oczywiście są publiczne, ale ledwo działają. Myślę, że Kasia później poopowiada, bo naprawdę smutasek trochę. Ale wyglądają ciekawie. Wygląda tu wszystko bardzo egzotycznie. Przyjechaliśmy nasz hotel Yala Peak. Idziemy zobaczyć, gdzie to się, jak to wygląda. Odwróć się, muszę nagrać twoją minę. Słuchajcie, jest cholernie zimno. Mamy taki pokój, w ogóle gości, wszyscy coś próbują sprzedać, kasę zarobić, już 50 centów euro, już mi nie oddał. 44,50, 44,5 dolara kosztował ten pokój za 3 noce. Ale już wiesz, 44,5 pokazuje to 45, nie? No, spoko, dobra. No kibel jeszcze, chociaż, prysznica nie ma chyba. Jest prysznic. Gdzie jest prysznic? Ale to jest taka, w ogóle nie ma główki, bo jest urwana, zobacz. Śpiwory w końcu się przydadzą, co? W końcu. No tak, chciał sprzedać nam te wycieczki różne, ale... Ten taksówkarz, nie? To dużo poopowiadał ciekawych rzeczy.
Tak, bo zaczął ci opowiadać o stupach i innych świątyniach, muzeach i tak dalej. A ty mu powiedziałaś, usłyszałem, że właśnie, że my nie chcemy. Jakby to ja mogę sobie przeczytać. Lepiej nam opowiedz o życiu codziennym. I co on opowiada? Bo ja się włączyłem, wiesz? Tak, ja właśnie dlatego nie skupiałem się, bo bym musiał bardzo mocno się skupić, żeby go zrozumieć. O tym, że... A, takie masz system. Skiety, klapki. Skiety, klapki. A ty masz jakieś inne buty? Mam, klapki. A, tylko? Super, to co ci obcierają? No dobra, powiedz mi, co tam opowiada. On powiedział, że bardzo ciężkie jest życie w ogóle tutaj. No, domyślam się. Średnia pensja to jest $200 miesięcznie. Tak. On powiedział, że on w high season, jako właściciel firmy, może zarobić $1000 miesięcznie. High season. No jest generalnie dramat w tej chwili, bo tu powinno być pełno Chińczyków na ulicy. A jest tak. Jest pusto i koronawirus ich po prostu zabija w tej chwili. Zabija ich jakby nie wprost, ale zabija ich, bo nie ma turystów. No już w ogóle grupy z Włochim też się odwołują i na to narzeka. Edukacja wyższa tutaj jest płatna, z tego co powiedział. Tak, a też w ogóle 3 miliony Nepalczyków jest w tej chwili w Malezji. Zarabia pieniądze. Mówię, że teraz tutaj w Katmandu jeszcze zobaczymy młodych ludzi, ale już poza tak, w ogóle nie ma nigdzie młodych ludzi, wszyscy młodzi ludzie wyjeżdżają. Ze wsi wszyscy powyjeżdżali, ewentualnie właśnie do Katmandu, do Pokary, do tych większych miast pewnie, no albo za granicę. On mówił też, do arabskich krajów jeżdżą, że do Indii, jak spytałaś, czy im się opłaca jechać, to on powiedział, że w ogóle do Indii to nie ma po co jechać, no bo to jest to samo praktycznie, nie? No oczywiście ci, którzy pracują dla rządu, to mają jakieś tam swoje emerytury. A ci ludzie, którzy nie pracują, no to nie mają żadnych, absolutnie żadnego uposażenia. Bardzo młodo to są małżeństwa zawierane, 18-19 lat większość osób bierze śluby. No i mają rodzinę i są, że tak powiem, w tyłku i muszą jechać, zarabiać pieniądze. To jest bardzo jakby kiepski system edukacji. Tu jest bardzo dużo niewyedukowanych ludzi tutaj. Że prywatna edukacja jest dobra, ale jest bardzo droga. I jeszcze mówił coś, słyszałem o rządzie, że rząd jest skorumpowany, że jest coś, ale mafia tu rządzi, nie? Że oni tutaj tak naprawdę nic nie mogą zrobić. Mają 30% podatku tutaj. Dochodowego? O, Jesz. Tak jeszcze przeglądam ten rachuneczek, który nam dali za taksówkę tutaj z lotniska do Tamil. No i generalnie widzę, że tak, za samochód z klimą 25% w ekstra się płaci. A po 9 wieczorem jest jeszcze dodatkowo 100 rupii ekstra. Czyli no, 150 rupii to jest 5 zł. Czyli tam 3,50 jeszcze trzeba więcej dopłacić. Tak wygląda sytuacja. To idziemy na miasto. Jestem gotowa jeść. Mam mocy. No to... Mimo słabych morale, bo zimno, jak zimno, no, to zimno. Mam dobre morale. Cieszę się, że idziemy eksplorować. No to idziemy eksplorować miasto. Idziemy załatwić kartę SIM, zjeść coś, po prostu pochodzić po okolicach. No i tyle. Po prostu rozejrzeć się. No, no tam musimy wyjść chyba, bo tutaj jest ślepa uliczka raczej. Muszę zobaczyć na mapie jeszcze, gdzie my jesteśmy dokładnie. No ale tutaj trochę lepiej restauracje wyglądają i sklepiki, no bo to wiadomo, miejsce turystyczne. Tu też jest, zobaczcie na te kable. Tu się rodzą wirusy. Na samochód nagrywałem, jaki kolorowy, ciekawy. Motorkiem pan jechał w ogóle, wszystko jest ciekawe. Później będę oglądał jeszcze na filmikach, to będzie jeszcze ciekawiej. Jaki czat w ogóle. Oni się grzeją tam, rozumiem, przy ogniu. I ten... No tak, dogrzewają się chłopaki po prostu. Dobra, zaraz obok właśnie hotelu mamy taki sklepik z SIM kartami. Idziemy się dowiedzieć, ile co kosztuje, jak to wygląda. Zaczyna deszcz padać. Pierwszy deszcz w czasie naszego wyjazdu. Się boję trochę o kamerkę, bo nie jest wodoodporna, ale chcę nagrać po prostu, no właśnie chcę nagrać tą ciężarówkę, jaka jest czaderska. Rozumiem, że takich ciężarówek jeszcze zobaczymy mnóstwo tutaj, no ale pierwszy raz to robi wrażenie. No i tak, internet, on powiedział 15 plus 15 gigabajtów tego samego internetu za 2,5 tysiąca rupii. Strasznie drogo, bo to jest 17 funtów, to jest no 70-80 zł, nie, za 2 tygodnie. Znaczy drogo, niedrogo, no nie wiem, w porównaniu do tego, co mamy w UK, oczywiście jest taniej, drożej. Idziemy sprawdzić jeszcze jakieś inne miejsce. On powiedział, że Encel chyba jest najlepszą siecią, właśnie tutaj, nie w górach, a w dolinie. Więc idziemy jeszcze, sprawdzimy jakieś inne miejsce i zobaczymy, porównamy, jak nie, to jak będą takie same ceny, to wrócę do tego gościa, po prostu kupię od niego i tyle, bo był spoko i gadał po angielsku, w ogóle spoko. Także, ale czat tu w tym miejscu. Nie mogę po prostu z tej siatki przewodów, jakich soczysty roch pan zasadził.
Więc generalnie weszliśmy do drugiego miejsca i 15 GB nam zaoferowali za 1700 tej samej sieci, a ten wcześniej goście oferował za 2012 GB. Takie to wszystko, ja nie wiem. Myślę, że to Kasia ma rację, że trzeba wyjść po prostu poza to miejsce turystyczne i tam kupować, i tam będzie jeszcze taniej. Słuchajcie, wszyscy właśnie jeżdżą takimi moimi samochodzikami. Ma bardzo rzadko, kiedy się zdarza jakieś coś większego. Mamy osobówki, czy też owany. Już mi ten haszysz proponowali dwa razy w ciągu 5 minut. Także taki czat tutaj jest. Ale spoko, na razie jest ciekawie. Taki chodnik tu jest. To jest taka główniejsza ulica zaraz, znaczy główniejsza. Jakby taka już, zresztą widać, szersza trochę. Jaki w ogóle schodek, nie? Na ten chodnik. Każda uliczka jest ciekawa, co nie? Dla nas na razie. No ale idziemy dalej, tam prosto musimy iść. Nie wiem, o co chodzi z napisami Nike, Adidas wszędzie, na samochodach, na autobusach. Jakoś nie wiem, markują, brandują swoje autobusy. Zobaczcie, tutaj co leży? Dzik jakiś, albo świnia, albo coś. O, rozwala mózg, rozwala. Polecam. Niezły czat. Znaczy tak, za kilka dni jedziemy do Pokary. I ten przewodnik, ten taksówkarz nasz powiedział, że no Pokara jest bardziej zorganizowana już, jest lepsza trochę i Katmandu też jest część odbudowana, część nie. No tutaj jakby nie da się chodzić chodnikiem, nie da się chodzić w ogóle niczym. Ciężko jest. Może... O, Sweet Lassie 80, czyli pół funta, no trochę mniej, więcej niż pół funta, czyli około 3 zł za Lassie. Jest też dużo motorków, tu jakiś warsztat, a naprawiają motorki, rozumiem, czy coś? Tak. Jest dużo motorków, bo ten kierowca taksówki nam wytłumaczył, że podatek za samochód jest 300%, że on tak w taki sposób właśnie chce zmusić ludzi, tylko żeby rezygnowali z samochodu, przesiadali się na motocykle, no i tak trochę im się udaje chyba. No i mapy Google niestety wymiękły tutaj, zupełnie. Gdzieś tutaj powinien być ten punkt, no ale go nie ma. Może w tym budynku kiedyś był, ale już go nie ma. Idziemy sprawdzać, znalazłem jeszcze Encel Center, coś takiego. Idziemy zobaczyć, sprawdzić jeszcze kilometr stąd. W drodze do tego stwierdziliśmy, że wychodzimy na jedzonko. Pirka Food Cafe. No i tak, zupy. To są jakieś przekąski, ale tu nazwy nic nie mówią zazwyczaj, tak naprawdę. To są też przekąski. Ja wziąłem sobie momosy, pierożki momo. Smażone z bykiem, nie z bykiem, tylko z... Bez, no, thank you, yes, I'm fine. Nie z bykiem, tylko z bawołem. Spróbuję takie. Widzę, że z bawu tak naprawdę jest tańszy niż kurczak. Dobrze wiedzieć. Tu jeszcze też ten bawuł jest. Przelicznik jest taki, 150 rupii to jest 5 zł. Także tak mniej więcej wychodzi to. Następnym razem spróbuję makaron chow mein, taki cieniutki makaronik. Roti są bardzo tanie akurat. No to jest po prostu zwykłe. Nany są po 100, syrowy 250, czosnkowy 100 też, ok. Curry. Pirka special. Serony, no, Gani Chicken, ciekawy, kurde, no może trzeba będzie próbować, dobrze, że są zdjęcia. A, to są te zestawy różne, też można było zestaw jakiś wziąć w sumie. No ale to, mówię, pierwsze koty za płoty, pierwsze w ogóle zetknięcie z tą kuchnią, zamawianiem. Ja jeszcze sobie wziąłem jest Lassie na dole, bananowy za 135, słodki po prostu za 115. No ceny powiem tak, na wszystko oprócz alkoholi, cieszą po Laosie, alkohol jest, no piwo Tuborg 500, to jest niecałe 4 funty, czyli kurde 17 zł, gdzieś tak, 17-18, Nepal Ice jest za 400, tak się nazywa to piwo, rozumiem, Gorkha też to jest jakieś takie chyba nepalskie, po 400 one kosztują, no ale 400 to jest, nie ma tutaj, po 400 rupii to jest
12,5 zł za piwo, rozumiesz? Tutaj piwo jest drogie w Nepalu. Słuchajcie, muszę przeprosić Google Mapy, bo właśnie jesteśmy w tej knajpce i zobaczcie, Encel jest pokazany dalej troszeczkę i poszedłem tutaj do chłopaków gadać, że szukam Encel, a oni mówią naprzeciw. Zobaczcie na tą minę, Kasia właśnie spróbowała lassi, które powiedziała w samolocie, że nie będzie piła, bo myślała, że to jest siadłego mleka, ale nawet jeżeli to jest siadłego mleka, ja mam bananowy akurat smak, to mówiłem, to nawet jeżeli to jest mleka siadłego, to tego się nie czuje, nie? To musi być mega orzeźwiające. No, oni właśnie chyba po to piją lassi, nie? Tutaj akurat myślę, że może pod turystów zrobili te smakowe różne, ale ej, już nie rozpędzę tak bardzo. Słuchajcie, wjechało nasze jedzenie. Moje pierożki, myślę, że są pyszne. Kasia wzięła sobie ziemniaczki takie chrupiące. Nany, no i jej curry, tak, warzywne. No ja mam lassi i teraz ciekawostka, w barze można palić. I teraz druga ciekawostka, poszedłem naprzeciwko tutaj do tego Encela i jest tak, za 14 dni 14 giga 980 kosztuje i SIM karta za 110 i trzeba paszport i zdjęcia tylko, także jutro idę i to będę załatwiał. Słuchajcie, no próbowaliśmy, pierożki są, no takie pierogi z mięsem, usmażone, bardzo fajne, Kasia się zachwyca curry. Ostre bardzo, znaczy nie bardzo, ale ostre. Takie aromatyczne. Dobre jest, no. Wszystko jest dobre, smaczne i jest, spokojnie. Jest cenowo naprawdę ciekawsze. Zobaczymy później właśnie na koniec. Powiemy, ile kosztowało to wszystko. Smacznego wam. 775 rupii, to jest około 5 funtów, 25 zł za dwa dania, plus napoje, plus jeszcze fryteczki. Chlebek, nan, także no spoko. To była restauracja, więc na pewno trochę drożej. Myślę, że w street foodzie będzie trochę taniej. Widzicie, co tam się dzieje za mną? Hardcore. Właśnie, ten czat. Jest zimno, przynajmniej się ogrzałem troszeczkę w tej knajpie. No i wracamy na Tamel. Gdzieś tam po prostu będziemy łazić. Nie, bez planu wejdziemy w jakieś knajpy, po prostu kafejki jeszcze, wypić herbatkę imbirową, Kasia chce i zobaczymy coś tam jeszcze może. Właśnie chorągileczki, jaka fajna uliczka. Generalnie chciałem powiedzieć na temat tych uliczek, no, że to jest Tamel, to jest ta dzielnica właśnie dla turystów. Taki jarmark, a tam co byliśmy wcześniej, no to był taki prawdziwy już Nepal. Hej. Bo Kasia zobaczyła, to jest takie miejsce sroczki, jak to się nazwaliśmy, bo już idzie i ogląda, a takie skarpetki bym kupiła, a taką czapkę i bym do Szkocji zabrała i bym chodziła na spacerki z psem i zaraz ten, i zaraz bransoletki ogląda i w ogóle już w ogóle wszystko by się kupiła. Tutaj jest tak, że tu rzeczywiście jest rękodzieło, mam nadzieję, tak wyglądają przynajmniej te rzeczy, że nie są z Chin, nie? Bo też kurtki North Face'a pewnie są z Chin. Nie, no to kurtki North Face'a to oczywiście, że są z Chin, raczej nie zrobili tego ręcznie. Nie, ale takie mam różne rzeczy. Mam zapłacić babci, która zrobiła skarpetki. No, ale to jest prowizja, nie płacę babci, nie? Tak, dokładnie chciałem to powiedzieć, no. Że wiesz, babci to zapłaci pewnie na jakiejś wiosce, chociaż no nie dojedziesz do wioski, nie? Może będziemy jechać do Pokary, się będziemy zatrzymywać po różnych miejscach. Nie wiem, babcie. Kasia, nie wiem. Bo jak babci, to zapłacę chętnie. Zobaczcie na tą sroczkę, już weszła do sklepiku. Ale wybieraj, dowie się w ogóle, ile to kosztuje, jestem ciekaw, nie? Takie różne rzeczy. Ja nie wiem, co to jest. A to są takie chorągiewki, które widzieliśmy prawdopodobnie tam nad ulicą. To są czapeczki takie, w których chodzą. Też widujemy mężczyzn. To nie wiem, to są do rytuałów. Tak kojarzę, że oni tak to dzwoni. Ale nie wiem, nie jestem pewien, co do czego. Jak myślisz, do czego to jest? Nie wiem, ładne to jest. 150. No to funcik. 5 zł. Kasia wyszła ze sklepu, powiedział 150 za bransoletkę, wychodziła Kasia ze sklepu i facet od razu już idzie za nią i się pyta, ile zapłacisz i tak dalej. Czyli oni chcą się potargować, te ceny są takie, że można się na pewno targować tutaj na tym Tamelu. No jest tak samo z SIM kartą, nie? No powiedział nam 1700, my powiedzieliśmy, że tam było taniej dużo, więc leciał za nami jeszcze tam, wiesz, i próbował mówić inne ceny, tam 1400, 1500, mówił jakoś tak, zszedł. My po prostu gdzieś idziemy, nie wiemy po prostu gdzie. Doszliśmy do hotelu przypadkowo, no i stwierdziliśmy, że idziemy dalej. Po prostu pospacerować, pochodzić, pooglądać, rozejrzeć się. Pogoda niestety, znaczy z jednej strony właśnie fajnie się chodzi w taką temperaturę, ale mogło być trochę cieplej.
Na szczęście w pokoju nam przyniósł ten taki grzałeczkę, więc jak wrócimy, to będziemy się dogrzewać. My zdecydowanie widzę, że wychodzimy z tych stasów turystycznych bardzo i wchodzimy w tam, gdzie już po prostu toczy się życie normalne. Wszyscy plują, zauważyłem. Po prostu wszyscy na gminie plują. Nie wiem, czy coś jedzą, jakiś betel czy coś, żują i plują dlatego, albo po prostu plują. Dzisiaj mięso, łby, kozie. Uroczo. A tu zaraz ładne ciasta. I optyk. Taki konkretny. Ryby mieli? Ciekawe skąd. To jakaś żabka lokalna? Złotko, bo lubią złotko oczywiście. No, zimno i też jest. Są nieźle pozakutani, poubierani. Tu zakład krawiecki. A w ogóle sprawdziliśmy, trzęsienie ziemi było w 2015 roku, więc 5 lat temu raptem bardzo mocno zniszczyło, bo było o sile 7,8 w skali Richtera, więc naprawdę mocno. Tu co jest? O, tu do pierożki robią też. W takim miejscu można było zjeść na odważnego. Chyba nie jestem taki odważny jeszcze. Zaznaczam jeszcze. Jak w ogóle koloryt niezły jest. Jedni tak ubrani, drudzy tak, trzeci jeszcze inaczej. Nie ma jakiegoś jednego stylu paryskiego albo londyńskiego. Chociaż nie, no mają swój styl właśnie, taki kiecki, nie? Zobaczcie, jaka jadłodajnia tam. Trochę bym się nie zmieścił w te drzwi chyba nawet. No i wróciliśmy na naszą dzielnicę luksusu i rozkoszy. No. Można tak to powiedzieć. No, widać różnicę po prostu gołym okiem, jak się wyjdzie. Ciekaw jestem, co tutaj jutro się będzie działo. Chociaż kurde, mówię, po prostu się nie chcę kamery włączać, tylko po prostu chodzić i nagrywać wszystko, bo to jest wszystko ciekawe. Ten jaki kierunkowskaz ma. Właśnie tak, zobaczcie. Proteski dentysta. Tu też. A, tak, gabinet dentystyczny, zobaczcie. Nie chciałbym, żeby mnie tu ząb jakiś rozbolał. To odpukać ją w niemalowane. Roman popukał się po głowie. W ogóle jest pusto. W tych wszystkich restauracjach jest pusto. No tak, no i na ulicach też jest pusto. Zobaczcie, jak się te warzywa sprzedają i się grzeją sobie po prostu. Ciekawe, czy w ogóle mają dom. Straszne. Tak jak w Laosie powiedziałem, że jest bieda, to Laos naprawdę jest daleko do przodu. Dużo więcej samochodów. No tak. A w Laosie byliśmy, wiesz, chociaż byliśmy w Vientiane też. No i tak. Vientiane jakby... No, to jest stolicy jakby, więc jak jest na wsiach, nie? Skoro to jest stolicy. No będziemy jechać przez wsie, pewnie zobaczymy. Słuchajcie, no jeszcze przed końcem naszego dnia. Zeszliśmy do kafejki zaraz obok naszego hotelu. Nasz hotel się nazywa Yala Hotel, Yala Peak Hotel i właśnie oni prowadzą kawiarnię i wybraliśmy, Kasia wybrała sobie taką herbatkę z miodem. Co to masz? Miód z cytryną, tak? Po prostu. No, okay. A wybraliśmy, jeszcze wzięliśmy z banuszku, herbata się nazywa Nepal Style Masala Tea, czyli herbata masala w nepalskim stylu. Jak tam twoja? Ciepło mi. Ciepło? No. A dobra, smaczna? No. No dobra, ja chcę tą herbatę zobaczyć. Bo zobaczyłem, że no właśnie, biała. Czyli to jest ta herbata z mleczkiem. No to Romuś, próbujesz. Bez cukru na razie. Czuć przyprawy. Nie wiem, kardamon oni używają? Czy to jest kardamon? Ja nie mam pojęcia. Ale czuć. Dziwna, bo... Znaczy, tak jak pijesz herbatę, to nie czujesz w ogóle, że to jest herbata po pierwsze. Czujesz bardziej mleko. I zostaje taki tłusty nalot w ustach po mleku właśnie. No ale ja chyba sobie posłodzę, ale czy bym został fanem tej herbaty, to nie wydaje mi się. Zaraz zobaczę jeszcze, jak słodka będzie smakować. Ale spodziewałem się, że właśnie jakoś te przyprawy będą bardziej wyczuwalne.
teraz Kasia próbuje. Ona już od razu sobie posłodziła. Ja posłodziłem, no i generalnie no niewiele się zmieniło. Trochę słodsze to się zrobiło. Jestem ciekaw twoich tego. Czemu? Bo dobry rezister smaku. To jest kardamon. Kardamon, dobrze, tak? Jest taki troszeczkę wyrazisty. Tak, właśnie myślałem, że się spodziewałem, że będzie wyraźniejsza herbata, będzie mocniejsza, intensywniejsza i całe właśnie te przyprawy, zioła, nie? No. Bardziej, znaczy ja nie jestem w ogóle fanką herbaty z mlekiem, nie piję z mlekiem. Mieszkamy tam, piję dużo, ale właśnie jest taka mdła. Właśnie o to mi chodziło. Właśnie o to mi chodziło, że jest taka mdła. Myślałem, spodziewałem się, że będzie wyraźniejsza, intensywniejsza. Także pierwszy raz w takim. Znaczy może w innym miejscu trzeba spróbować jeszcze. Żeby tradycji się stało zadość. Pokażę pieniądze. Nie mam wszystkich banknotów, co prawda, ale tutaj mamy piątkę z jakimiś, znowu standardowo, nie wiem co to za budynki są, z jakiem, z bawołem czy z czymś tam, pewnie z niego jadłem momosy dzisiaj. Tutaj mamy zniszczoną trochę życiem już dyszkę, standardowo górki, tutaj mamy 20, a cały czas ta sama góra jest, ciekawe czy to nie jest Mount Everest. Tutaj nic, jakieś puste miejsce. Ten banknot pewnie też jest 2016. Nie mam 50 niestety, bo mi nie dali, ale mam setunię, taką nową. Pewnie będzie świeża jakaś. 19 rok, z nosorożcami. Tak ciekawie te pieniądze wyglądają. Ta akurat setunia taka błyszcząca jest. No, spoko. 500 też nie mam niestety. I mam jeszcze 1000. I 1000, zobaczcie, o ile jest dłuższy od tych innych banknotów. Aha, czyli każdy jest jeden. Jeden jest krótszy. Im mniejszy nominał, tym jest krótszy banknot. No i niestety te 1000 to mi się nie mieszczą w taki mój portfelik składany na pół. I się załamują, rogi trochę zaginają. Też ciekawie wygląda ten 1000 ze słoniem, ok. Rozumiem, że na południu w Parku Narodowym Chitwan żyją słonie, nosorożce. Słuchajcie moi drodzy, to będziemy kończyć ten odcinek, ten dzień. Wracamy do hotelu, jeszcze pójdziemy tylko do apteki po plastry i widzimy się następnego dnia, jutro, dla nas przynajmniej, a dla was za tydzień prawdopodobnie. Więc jeżeli chcesz coś rozważyć, subskrypcję, to zapraszam. Komentarz, lajeczek, mile widziany i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!